Siemanko, z tej strony Emdziak i dzisiaj znów zagramy sobie w The Escapist 2. Także tak, ogólnie mam zamiar troszkę bardziej się postarać w tym odcinku, troszkę więcej zrobić. Mam zamiar pozbierać jeszcze trochę itemków i przebiec się na rollcall może. Emdziak, na rollcall idź. Na rollcall biegnij, bo jesteś debilem. Mam zamiar więcej dzisiaj zrobić, więcej gadać, bo zauważyłem, tak jakby oglądałem sobie dwa poprzednie odcinki i wyglądają tak, że są jak na moje bardzo drętwe, w sensie mało mówię, jestem taki ledwo żywy. Ale to jest też kwestia tego, że po prostu nie oszukując się, no kurwa nie położę tutaj tego, nie oszukując się, byłem zmęczony, bo wstałem dopiero co tak naprawdę. Nie jadłem śniadania wtedy jeszcze, więc to była kwestia też pewnie tego. Byłem taki, no, nie swój, że tak powiem. Poza tym, no nie oszukując się, po długiej przerwie powrót do nagrywania, to tak jakby to nie jest nic prostego. Ja muszę się, znowu przyzwyczaić do nagrywania. Nie, bitki nie będę robił. Tak, znajdę ci to. Dobra. Mamy 4 misje na znalezienie czegoś. Spoko, biegnę. Więc no tak, ogólnie rzecz biorąc, tak wygląda wszystko, że mam zamiar dzisiaj więcej paplać na odcinku. Mam nadzieję, że to wyjdzie na plus, a nie na minus. Upsi. Ta dziura w ziemi tutaj, którą sam sobie stworzyłem, w pewnym sensie na własne życzenie, niechcącym misklikiem, to jestem bardzo zły, że ona powstała. Dobra, zebrałem mu to. Zaraz mu to oddam. To wezmę. Blacha mi się przyda. Tak, wiem jak działa inwentory, naprawdę. Nie musisz mi przypominać. Ponadto przyciszyłem trochę muzykę, bo zauważyłem, że w poprzednim odcinku była nawet dobrze, ale była ciut za głośno. Dobra, musimy biec naokoło do jobu. Pracy, do whatever, bo mamy nielegale. Nie popełnię tego błędu trzeci raz. Nie! Kurde, ten jest w robocie, nie oddam mu misji, póki on nie przyjdzie. Och, dobra. Ogarniemy sobie robotę. I dzisiaj mam zamiar przejść 2 dni, z czego w nocy nie spać, tylko kopać. To też jest taka sprawa ważna. Dlatego w poprzednim odcinku rzuciłem te zasłonki, bo mam zamiar kopać po prostu w nocy, więc też musimy zbierać sobie jedzenie w międzyczasie. Typie, kuźwa. Dobra, podjadły misje. Dobra, ten typ jest gdzieś tutaj w okolicy. Tetera. Parkera, co mam znaleźć? A, tubkę tego. Jak to się nazywa? Kurwenmachen, zapomniałem jak to się nazywa. Talk kosmetyczny? Nie, chyba nie to. Gdzie on kuźwa jest? Nie mogę tędy przejść. On też jest w robocie? No nie gadajcie. Jego. On był tylko w lekarskim. Teraz biegi naokoło dał mnie. Ekscesa. Upsi! Ja mam nielegale przy sobie. Dobra, lecę, odłożę sobie to do szafki. I zaraz powykonuję od razu misję, bo tutaj wszyscy są. Biegnij, Emdziak, kurwenmachen. Bo póki tu są, fajnie by było im. Fa. Cokolwiek. Weź to, wyrzuć. Dobra. Ty chciałeś to ode mnie. Ty chciałeś to ode mnie. I ty chciałeś to ode mnie. Ich liebe Kunst! O nie! Niemiecki kuźwa. Ich liebe Kunst. Ja kocham tą sztukę. Jaj. Drewno, panie. O, free time, zajebiście.
Drewno sobie weźmiemy, blachę też weźmiemy. To się wszystko przyda, ja muszę jak najwięcej narzędzi robić. I jedzonko zbierać, więc jedzonko też zbieramy po drodze. Nie wiem, czy w tamtej szafce było jedzonko, już nieważne, nie będę nawet sprawdzał. Szkoda czasu. Okej, mam trochę jedzenia. Gdzie jest tamten pan? Nie wyszedł jeszcze stamtąd, a ja mam drewno. Idę odłożę najpierw drewno. To mi się przyda, to mi się może jeszcze przydać. To mi się przyda, to mi się przyda, to mi się nie przyda. Wrzucajmy te śmieci. To mi się wszystko nie przyda. A mi tylko miejsce w ekwipunku zajmuje. Oj, dobra, mam nielegale w skrzynce, nie podoba mi się to. To jesteś ty. The Conductor. To fajny konduktor. Chodź tu. Co tutaj? O, łomik, dziękuję. Łomik bardzo mi przyjdzie. Dobra, mam taśmę. Mam drewno. Tylko teraz tak, czy ja będę w stanie ulepszyć kill-off? Pod cebulkraft. O! Ej! A będę w stanie to zrobić, czy jestem za głupi na to? Jestem za głupi. 70 inteligencji. Ej, zrobimy sobie to. Z tego sobie zrobię. Nie tak, lunch time. Zostawię ten, tą taśmę, bo mi się przyda. Zrobimy sobie tool handle. Tool handle. Jezus Maria, MJack. Zrobimy sobie multitoola. Tak, wiem, jestem. Ale idę sobie polepszyć inteligencję. Dobra. Polepszymy sobie inteligencję. O, do 70 nawet nam mało brakuje. Okej. Roll call. Muszę się pilnować. Muszę sprawdzić, kto będzie przeszukiwany. Niestety muszę tu postać. Dobra, na razie nie chcę misji. Kurde, nie mam kasy. Muszę wiedzieć, kto będzie przeszukiwany, bo inaczej będę w dupce, jeśli będę ja przeszukiwany, a nie będę o tym wiedział. Dobra, Bastid i Ashley. Nara. Nie obchodzi mnie to. Kurde, mylą mi się ciągle przyciski. Yeah, tool handle. Multi-tool, to jest tool handle, co ja pieprzę? Analfabeta pieprzony ze mnie, nie wierzę. Dobra, musimy znaleźć jedzonko. Jedzonko się bardzo przyda. To jest puszka z farbą. Dobra, już biegnę na tej pracy. Gorącą czekoladę na upartek mógłbym sobie zrobić. Spieprzaj. Już idę. Hello there. Dobra, nie potrzeba mi kasa palić. Ja chyba dychę tylko dostaję. Ja mówiłem w poprzednich odcinkach, że 50, a ja chyba dychę tu tylko dostaję. Jebać taki zarobek. Czy dostanę jeszcze coś do zjedzonka?
Jak będzie kolejny free time, to pójdziemy sobie tam w podziemia i odłożymy tam sobie trochę. Ja muszę drewna szukać! Ja nie mogę kopać przecież, bo ja nie mam tych, podchór. O wuj! Drewno, drewno, taśma też, ale drewno. Drewno. Drewno mi jest potrzebne, Emdziak, drewno, 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 drewno. O czym ja myślę? Przecież ja nigdzie się dalej nie przekopię, jeśli drewna nie znajdę. Przynajmniej 3 sztuk. No teraz 2, bo w sumie mam. Jedno. No nic w tych szafkach nie ma, no. W ogóle zauważyłem w poprzednim odcinku, że dużo rzeczy pominąłem. W tamtym pociągu udało się wejść na drugie piętro tam w jednym miejscu. Nie zobaczyłem tego. Do szafek się nie chowałem, te, które były bliżej. O fuck, mam taśmę. Więc no tak jakby pominąłem wiele rzeczy. Przepraszam was za to. Ale ja też mogę czegoś nie zauważyć. Dobra, a jest tu robota tego typa od drewna? Woodwork. Basil. Basila musiałbym pobić. Który to jest Basil? Parker, Cinnamon, Jill, Basil. Musimy go pobić, żeby nie zdążył do roboty. Musimy zdobyć robotę typa z drewnem, żeby wynosić sobie drewno swobodnie. Co teraz będzie? Proszę, job time. Dinner time. Przydałoby się jakąś broń sobie zrobić. O chuj. Znaleźli tam to zniszczenie. O Boże Święty, no żeż mać, mijałem tą skarpetkę 10 razy. Mam 3 gwiazdki! Zajebiście. Mówiłem, że będziemy mieli w przyszłym odcinku przejebane. Przez to. To jest basen. Muszę go pilnować. No, ciulby go! Naprawili to, naprawili, ale nie zauważyli drugiego. To jest pan Bas. Sorry cię Basi, ale nie musiałem zdobyć to drewno.
Boże, chciałbym tu jedno drewno znaleźć, naprawdę, jedno drewno. Jest! Jesteśmy uratowani, możemy iść w podkop jeszcze dzisiaj. O, jak dobrze. Tylko muszę ogarnąć, czy nie będę przeszukiwany. A jak nie będę, to YOLO. Lecimy, kurde, w podkopy. Czekamy. Nie mamy innego wyboru. Musimy poczekać, zobaczyć, czy na pewno my nie będziemy przeszukiwani. Tutaj z psem stoją. Ała, co? Za co? Ej! Co jest? No nie! Ale co się stało? Czemu mnie kurwa po... Za co ja dostałem po ryju? Za co ja po ryju dostałem? Za co ja po ryju dostałem? No, nie wierzę. Za co ja po pysku dostałem? Ja chyba podszedłem do tego psa i ten pies wyczuł mnie nielegale. O ja pieprzę. Jedyne co możemy zrobić, sobie zejść tu. Podkładać sobie tylko. O, czyli nie zrobimy dzisiaj nic tej nocy. O. Dwie gwiazdki zgubiłem. Okej. Zdenerwuję się i to bardzo. Tam było drewno. Dobra, zdążę jeszcze je wziąć. Nie podchodzić do psów. Za żadne was skarby nie podchodzić do psów. Idę od razu na śniadanie. O, jeez. O Boże, jakie to było głupie! Ale skąd ja miałem wiedzieć? Chciałem podejść, zobaczyć tego psa. Oni mnie zaczęli atakować, jakbym co najmniej ich uderzył. Się rzucili na mnie. Skurczybyki. O, ciasteczko, spoko. Dun, 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 dun. O, tam był energetyk. Teraz będzie job, jak dobrze pamiętam. Więc skończę sobie przeglądać wszystkie szafki od razu. Dobra, to ciasto jest mniej ważne niż drewno. Drewno jest ważniejsze znacznie. Tak, job time, dobrze myślałem. Tutaj już przeglądałem, gdzie co ty robisz. Tracisz czas. A musisz jeszcze biec naokoło do tej roboty.
Ale job time miałem tego typa pobić, żeby na mnie doszedł. A shit. Strasznie dużo nielegali tutaj przy sobie, nie podoba mi się tam. Mamy 3 drewna, mamy taśmę. Teraz tak. Weźmiemy sobie podporę. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie nowy łom. Kill off. O czym ja gadam? No sorry, ale 2 drewna to musiałem wziąć. Drewno jest aktualnie na wagę złota. Wiem, że się wyciszyłem. Ale jestem wkurzony wczorajszą w grze sytuacją. Jestem zniesmaczony, może dobra. Nie tyle wkurzony, co zniesmaczony tą sytuacją jestem. Dobra. Exercise time. Nie mam tyle drewna nadal, żeby zrobić drugą podporę. A fajnie by było zdobyć jeszcze jedno drewno, żeby zrobić drugą podporę, bo byśmy się przekopali na wylot. I tak to jesteśmy w dupci. To muszę tutaj wyrzucić. Okej. Okay. Teraz będzie chyba lunch time. O Boże Święty, ale mi się nie spodobała tam ta akcja, bo byśmy już mieli te dwie podpory, bo teraz znalazłem te dwa drewna i byśmy mieli spokojnie dwie podpory. A, free time. A teraz kuźwa nie mamy tego. A tu jest praca z drewnem. Warto wiedzieć. Idziemy szukać więcej skrzynek. Tak byśmy mogli zmaksymalizować sobie ilość drewna. Możliwie jak najbardziej. To jest kolejna szafka. No i nadal nic. Shit. Tutaj są oficerzy, nie mogę teraz przejrzeć tej skrzynki. No typie, no nie idź tu. W ogóle to jest szeryf tego naszego całego oddziału, że tak powiem. Karno-edukacyjnego, nie wiem jak to nazwać. O, wentylacja, nieważne, wentylacją się nie wybieramy nigdzie. No i nadal drewna nie ma. Zdenerwuję się. No jasne, że musiał tu wejść. Drewna. Teraz jest lunch time. Na
Jezu, MJack. Boże, jaki jestem. Widzieliście to, specjalnie to odrzuciłem, żeby... Specjalnie to odłożyłem, ale zapomniałem, że taśmę zbierałem jeszcze. Ja pieprzę, no nie wierzę, że tyle błędów popełniam. Jak dobrze, że drewna nie miałem, bo bym chyba... się zastrzelił. Dawaj szybciej, no z tym rollcorem. Rollcolem! Co ja mam z tym korem? Dawaj. Ja muszę spieprzać, ja muszę uciec z tego więzienia. Weź, kurde, marnujesz mój czas. Dawaj, 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 nara. Spierdalation. To jest nasz szefuncia. Do roboty z drewna. Nie chcę mi się tutaj roboty zrobić. Nie chcę mi się aż tak naprawdę pieprzyć. Wiem, że się spóźniłem. Daj mi święty spokój. Nie mam siły. Nie znajdziemy kolejnego drewna. Klej twarz. Mnie wkurza szybsz. Z twoim ględzeniem. O kurde. Dobra, jebać. Co za różnica. Dum, durum, durururum, durum. Gdzie tutaj są ci? Staszek i Graszek. O, tu idzie. Staszek i Graszek. Siema, Staszek. Oglądam twoje filmy. Jestem zdegustowany. Chuj. Dobra, zacznę gadać, bo zacznie się tutaj ten odcinek robić strasznie nudny. Dobra, pomijając wszystkie fejle, jakie dzisiaj zrobiłem, a zrobiłem ich dość sporo, bo tego tool handle też mogłem nie robić i wtedy też byśmy mieli kolejne drewno. Tia, zajebiście, MJack, dobrze ci idzie. Dobra, ale powiedzmy, że nam wystarczy to jedno, ta jedna podpora, żeby dostać się tam dalej. Przynajmniej mam taką nadzieję. No tu definitywnie już nie ma nigdzie skrzynek nawet, żeby otworzyć je i sprawdzić, czy tam nie ma drewna. Po prostu już kuźwa nie ma żadnych takich. Pustka. Dinner time. O, jeez. Dobra, powiem wam tak. Powolutku, krok po kroczku, tyci tyci kroczkami, możemy zbierać się do kopania. O, shit.
Nie, zużyję tego tak. No też potrzebuję tool handle. Nie, kuźwa, ja nie wiem co ja mam zrobić. Blachy się mogę pozbyć. Bo... Żeby było śmieszniej. O, jeszcze tak, żeby wylało. O, o. O, idealnie. Śmieszniej będzie. Taśma definitywnie może nam się jeszcze przydać. Weźmiemy do roboty to i to. I myślę, że więcej nam do szczęścia na dole nie będzie potrzeba. Teraz jest czas wolny. Później mamy... prysznicę chyba? Nie wiem jak działa ten los dnia, nie pamiętam. Ale w każdym bądź razie no... Ja już mam plan co bierzemy, czego nie bierzemy. Grunt, żeby nam nie przeszukiwali celi. Bo jak będą nam przeszukiwać cele, to zmarnujemy tak czas. Mogę przejść się jeszcze raz dla pewności, czy nie pominąłem żadnej skrzynki. W tej byłem, przy tej też byłem, przy tej byłem. Tu mnie nie było, ale tu nawet nie mogę wejść. Tu nie byłem, w tej skrzynce nie byłem. Ostatnia szansa na drewno. Jest drewno, no nie no. Tylko żebym teraz tego nie zjebał, MJack. Nie spierdol tego, proszę cię. Muszę uważać na wszystko. Nie mogę przejść przez żadną bramkę. Obok żadnego psa. Haha, przeszedłem koło dwóch. Haha, psy. Nieważne. Ale mamy postęp kolejny. Czyli mamy drugą podporę. Z nielegali takich, których musimy się martwić, że mamy, to mamy jeszcze dwie taśmy. Tyle niekoniecznie muszą nam się przydać. Ale muszę wiedzieć, czy nie będę przeszukiwany. Mam nadzieję, że nie będę. Bo jeśli nie będę, to mamy... Mamy sporą szansę na dalekie zajście w tym odcinku. Trwa już 34 minuty, pewnie będzie 40-minutowy ten odcinek. Mam nadzieję, że was nie zanudzę w ten sposób, że ktokolwiek to obejrzy do końca. Jeśli ktoś jeszcze tutaj żyje i mnie słyszy, albo ogląda faktycznie, to napiszcie The Escapist 2 MJack Edition myślnik zjebał. Dokładnie. The Escapist 2 MJack Edition zjebał. Bo tutaj tyle rzeczy dzisiaj zjebałem, że to się w dupie nie mieści. Dobra, nie jesteśmy przeszukiwani. Mogę iść w pizdu kopać. Dobra, bierzemy to. Bierzemy multitool, dwie podpory, drugi kill-off na wszelki wypadek i bierzemy to. Idziemy. Teraz tak. Stawiamy podporę. I kopiemy. No patrzcie jak to teraz schodzi. Po 50%. A, mam itemki.
No co jest? No co? No przestań, Jezu, jakie sterowanie w tej grze jest upierdliwe. Dobra. No jak nie mogę tego tutaj wyrzucić? To się zapcha. No. Zapchało się dobrze. No to jest piąta. Dobra, co my tutaj mamy? Czy mamy tu coś ciekawego do zdobycia? Kylof. Yeah, nowy Kylof, dobra. Teraz tak. Musimy się przekopać tu, tu i tam. Dobra. Idziemy kopać dalej. Myślę, że nie ma co zwlekać. Czego ja tego tutaj nie mogę wyżyć? Kupimy się dalej. Teraz tutaj. Wyrzucę to. I'm too tired. O nie. Kurde, no. Chcę przekopać jeszcze tą jedną ścianę. Please. No. Kurde, byłoby zarąbiście, gdyby nam się udało dzisiaj uciec, ale nam się nie uda. Mam za mało jedzenia. Ale mam jeszcze to. Może nam się uda. Byłoby super, co nie? Gdyby nam się udało. O 5 jest poranek, więc muszę się śpieszyć. Albo teraz, albo nigdy. Znaczy nigdy, no w następnym odcinku. Dobra. To jest kolejny kill-off. Ale mi kill-off nie jest potrzebny, mi jest potrzebna energia. Musimy poczekać na 20 energii. Damy radę. Damy radę. Musimy dać radę. Prawda? Mogę iść do łóżka odpocząć. Szybko, 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 szybko. Ja muszę dać radę. No nie, jest już czwarta, nie. Ja się nie poddam. Nie poddam się. Przejdziemy to dzisiaj. Damy radę. Damy radę. Damy radę. Odpoczywaj. Idziemy.
Walić roll call. Walić roll call. Idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Damy radę, przekopiemy się teraz. Musi nam się udać. To jest ostatnia ściana, jaką musimy przekopać, żeby uciec. Musi nam się udać. Nie widzę innej możliwości. Musi nam się udać. Szóstka, kop. Kop, 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 kop. Dawaj. Nara, frajerzy. Udało nam się uciec w dzisiejszym odcinku, nie wierzę. Ło! You get back here. Ty wracaj tutaj. Ups. Teraz jak się czujesz? Jest. Jak to się dzieje? I ostatecznie i tak wygrałem. Medyk. Jest, udało nam się uciec, nie wierzę, w trzecim odcinku. Yeah! Genialny odcinek. Zajebiście, na C. Dobra, dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ogólnie nie spodziewałem się, że nam się uda dzisiaj uciec, bo to drewno straciliśmy wielokrotnie przez moją własną głupotę i się bałem o to. Ale wyszło na to, że nam jedna podpora wystarczyła. Brakowało nam bardziej jedzenia, a ja jedzenia nie zbierałem, głupi byłem. Ale udało się, ostatecznie się udało. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu. Następny odcinek, jaki pojawi się z The Escapees, będzie z koopa. To już mogę wam od razu tutaj zdradzić. Będę grał z moją przyjaciółką i moim przyjacielem, z Zukato i Life, więc tak jakby będzie ciekawie, będzie koop, będzie więcej gadania, więcej śmiania się, więcej do roboty, bo będziemy we trójkę. Więc mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać następnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach, filmach, live'ach i cześć!